należy według przedstawionych wskazówek tutaj, przedstawionych przeze mnie wskazówek, stworzyć opowieść o takim produkcie. Wydaje się, słuchajcie, że o takim produkcie trudno coś powiedzieć. Naprawdę nie jest łatwo. Cóż może być porywającego i ciekawego w laptopie? Niewiele. Naprawdę niewiele. W związku z czym, słuchajcie, mam teraz taką propozycję. Zaraz dostaniecie kartki papieru, dostaniecie numerki, dostaniecie flamastry i będziecie musieli opowiedzieć historię. Sugeruję komiks. Sugeruję narysowanie komiksu o laptopie, komiksu, który opowiada historię o laptopie. Ciekawą, fajną, z żartem, humorem, wykorzystującą trójkąt psychologiczny i ułożony według schematu najbardziej podobny, najmniej podobny.